czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach programu Szkoła Twórczych Praktyk. Ja się nazywam Jan Bliźniak, jestem jednym z koordynatorów tego programu, który mamy przyjemność prowadzić dla Państwa w tym roku szkolnym dzięki współfinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także program Erasmus Plus i Fundację Deloitte Polska. Nasze spotkanie jest poświęcone partycypacji w edukacji kulturowej i naszymi gośćmi, prelegentami są Elżbieta Grab, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze, edukatorka związana w tej chwili z Muzeum Polin, trenerka dramy stosowanej, też związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej w przestrzeni Ucz Otwartości, edukacji wielokulturowej i antydyskryminacyjnej. Jest też Joanna Klimczak, artystka i teoretyczka zajmująca się fotografią i ucząca fotografii w Technikum nr 4 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu, a także wykładowczyni w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Małgorzata Minkberg, artystka zajmująca się też edukacją kulturalną i artystyczną, współpracująca z wieloma instytucjami i realizująca projekty jako animatorka kultury, też laureatka nagród na tym polu, między innymi Impulsu Kultury Mazowieckiej Nagrody Inspiracji Kulturalnych wraz z tytułem Inspiratora Kultury i Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej. I Mirosław Skrzyptyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, edukator, animator kultury, też działacz społeczny zajmujący się dziedzictwem historycznym i laureat Nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata, której najbliższej edycji zbliża się wielkimi krokami. Zanim oddam głos naszym gościom, naszym prelegentom, chciałbym krótko wprowadzić nas w temat sprawczości. Będziemy mówić o partycypacji, ale wydaje nam się, zaraz zobaczymy, co na ten temat myślą nasi goście, że partycypacja jest istotą tego, żeby budować w uczniach sprawczość. A sprawczość jest szczególnie istotna w Centrum Edukacji Obywatelskiej w najbliższym czasie. W ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowaliśmy nową strategię do 2027 roku i naszym nadrzędnym celem jako organizacji jest pozwolić uczniom i uczennicom doświadczać sprawczości w szkole, więc wszelkie nasze działania przez najbliższe 3 lata będą w jakiś sposób do tego nawiązywały. I sprawczość rozumiemy na różnych polach i w różnych obszarach możemy ją wspierać i staramy się wspierać jako organizacja. Pierwszym z nich jest postawienie sobie celu i jego osiągnięcie. Drugą rzeczą, która jest dla nas bardzo ważna, to jest uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Wspólne działanie na rzecz innych. Tworzenie, to wydaje się nam szczególnie istotne w programie Szkoła Twórczych Praktyk. Prezentowanie wyników swojej pracy, wszelkie formy, które pozwalają pokazać to, co udało się zrobić, i wchodzi w to również świętowanie sukcesów. Uczenie się tego, co samemu się wybrało i to, co jest interesujące z punktu widzenia ucznia, uczennicy.
A co za tym idzie, dzielenie się swoją wiedzą lub pasjami. Bardzo istotnym obszarem naszych działań jest otrzymywanie informacji zwrotnej i umiejętność udzielania jej. I jest to element doświadczenia partnerskiej relacji z nauczycielem i podmiotowego traktowania. To są te filary sprawczości, którymi zajmujemy się w CEO. Mają one i ten element wiedzy, i nabywania pewnych kompetencji, i budowania podmiotowości uczniów i uczennic. Zatrzymam udostępnianie i już przejdę z pierwszym pytaniem. Zobaczyliście tutaj różne elementy, którymi, pomocą których możemy budować sprawczość uczniów i uczennic w szkole, ale jak to się ma do partycypacji? Jak wy rozumiecie, czym jest partycypacja? I w którym z tych obszarów, które przed chwilą pokazałem, ten element partycypacyjności jest waszym zdaniem aplikowalny, a może w niektórych jest konieczny? Poproszę o takie wstępne myśli. Może Mirku, zaczniesz? Tylko wyłącz wyciszenie, poproszę. Zebrałem się do mówienia, ale nie zacząłem. To dla mnie, jak sobie myślę o partycypacji, to jest szansa. Szansa dla mnie jako nauczyciela, mam nadzieję, że też dla moich uczniów, ale też postrzegam to jako szansę dla szkoły, bo wydaje mi się, że przy różnych takich kryzysach, które dotykają szkoły i tego, czy jest ona potrzebna i ważna, to wydaje mi się, że to, że coś razem byśmy mogli budować w szkole, uczniowie i nauczyciele, jakąś wspólnotę uczącą się, wspólnotę działającą i dialogującą, rozmawiającą ze sobą, to jest ogromna szansa, bo to są pewne wartości, umiejętności, chyba zawiesiło. Tak zamroziło Mirka. To być może zaraz wróci. Żeby uniknąć ciszy, może przejmij Małgosiu pałeczkę, a być może jak Mirek się odmrozi, to wróci do podjętej myśli. Dobrze, mam nadzieję, że mnie nie zamrozi i w związku z tym płynnie przejdę do, kiedy myślę w ogóle o takich dwóch, trzech pojęciach, które tutaj cały czas padają i gdzieś je wielokrotnie używamy, czyli sprawczość, partycypacja i twórczość w Szkole Twórczych Praktyk, to dla mnie wspólnym fundamentem tych trzech pojęć jest wolność, czyli nie ma twórczości bez wolności, nie ma prawdziwej partycypacji, która jest po prostu włączeniem do działania, ale partycypacja jest na wolności i to samo dotyczy sprawczości. Jakby włączając się, czyli partycypując, nabywamy sprawczości, możemy poczuć tą sprawczość i to też jest w wolności. Czyli tutaj dla mnie słowo i jakby takie szukanie punktu stycznego to właśnie wolność. I to jest bardzo ważne, żeby po to te nasze działania, po to te cele, które tutaj gdzieś sobie wyznaczamy, no właśnie moim zdaniem po to, żeby człowiek czuł się wolny, ten na razie młody człowiek, na razie też mógł doświadczać i korzystać z tej wolności, na ile właśnie bezpiecznie może przy naszym saporcie. Natomiast do czego to wszystko ma prowadzić? No właśnie prowadzić ma to do samodzielności i jednocześnie do tego, że w przyszłości będzie dojrzałym i stabilnym człowiekiem. Stabilnym, czyli taki, który będzie potrafił wybierać i jednocześnie podążać za tymi swoimi celami, które sobie wybierze. To tak ogólnie ja rozumiem, po co to wszystko jest i dlaczego to jest, ale też z mojego punktu widzenia bardzo jest ważny tu ten element twórczości, bo przed nią bardzo dużo można uzyskać. Dziękuję. Joanno?
Dla mnie tak naprawdę w pracy tutaj w mojej szkole partycypacyjność i partycypacja jest partnerstwem, ale takim bardzo otwartym. Mówię tutaj o otwartości. Tak jak tutaj Małgosia powiedziała o wolności, to dla mnie to jest otwartość. Otwartość na zmiany, otwartość na różne działania, które mogą powstawać podczas tej lekcji. Otwartość na porażkę również, bo przecież w partycypalności pojawia się również porażka. I ta otwartość nie tylko na zmiany, nie tylko na coś dobrego, ale również otwartość na porażkę, ale to wszystko wiąże się właśnie w dużej mierze z tym partnerstwem, które staramy się wprowadzić, przynajmniej ja staram się wprowadzić wśród moich uczniów. Prowadząc lekcje, prowadzę lekcje właśnie w taki sposób, żeby czuli, że jesteśmy partnerami w rozmowach, w dyskusjach, w działaniach. Dziękuję. I Elu? Tak, domyśliłam się, że teraz będzie moja kolej. Ja tak sobie myślę, tak może zacznę też dodawać, bo Mirek zdążył powiedzieć o szansie. Gosia mówiła o wolności i o twórczości, a się tutaj o partnerstwie i o otwartości. Ja do tego nie wiem, czy to się składa na definicję, ale już tak myślę, że na działanie i prościej mi jest może mówić o partycypacji już jako o sposobie działania, to dodałabym tutaj relacje i też czas, że to są jakieś takie aspekty, które myślę, że dla mnie są potrzebne, żebym też jakoś uwierzyła w to, że jakiś proces partycypacji i tego współtworzenia i współdecyzyjności się zadzieje, to myślę, że potrzebny jest na to czas, na zbudowanie relacji i na zbudowanie takiego, no, poczucia też bezpieczeństwa, w którym właśnie jest ta zgoda na to, że może nam też coś nie wyjść, że też mogą być po drodze różne trudności, no ale też taka trochę wspólna zgoda na to, że to jednak zajmuje też zasoby i że trudno ten proces przyspieszać. Więc ten aspekt czasu i też, no tak, który warto wziąć pod uwagę przy planowaniu, a potem przy realizacji, żeby się też mniej potem frustrować tym, że ta partycypacja to wcale nie idzie, bo są to ciągłe dyskusje i ciągłe mierzenie się z różnorodnością i różnymi pomysłami. No to jak sobie damy też przyzwolenie i na to, że coś nam może nie wyjść, ale że też rzeczy będą trwały, gdzieś tam sobie też to zaplanujemy, to myślę, że pomaga w osiągnięciu potem takiej przestrzeni na to, gdzie ta partycypacja, twórczość i sprawczość może się rozwijać. Dziękuję. Mirek walczy z technologią i mamy nadzieję, że do nas wróci. Na razie proszę Was o dźwiganie ciężaru dyskusji. Padło wiele, wiele już takich myśli, począwszy od dających nadzieję, od szansy przez wolność, po już pierwsze takie nakreślenie kłopotów, jakie mogą się pojawić. Zacznijmy jeszcze takie może mapowanie zagadnień na dwóch polach. Pierwsze pole to jest kultura i twórczość, a drugie pole to jest szkoła. Mamy ten spróbowanie z jednej strony twórczości jako tworzenia, może tak, jako sposobu działania, które no, kojarzy mi się z działaniem bardziej
introspektywnym niż społecznym, może tak powiem, takim indywidualnym niż społecznym, a wydaje mi się, że partycypacyjność jest taką formułą działania wspólnego, jest formułą działania wspólnego. I z drugiej strony mamy szkołę, która z swojej istoty no jest pewną strukturą społeczną, w której należy się odnaleźć. Jak widzicie przestrzeń partycypacji, tak żeby była odnalazła się w szkole, która poza tym, że jest społecznością, jest również na swój sposób hierarchiczna, i także w formule artystycznego działania, no, które jest często wyrazem bardzo osobistych przemyśleń, refleksji, emocji. Małgosiu, może? I wyciszenie poproszę. A dokładnie jak brzmi pytanie, bo tak naprawdę była to wypowiedź bez znaku zapytania. Ja bym chciała usłyszeć, o co, bo rozumiem, że całą wypowiedź, ale w jaki sposób ja miałabym się do niej ustosunkować? Gdzie widzisz tą przestrzeń? Gdzie dostrzegasz przestrzeń partycypacyjnego działania? Poprzez na styku środowisko szkolne, działanie twórcze. Okej, bardzo dziękuję za uściślenie. No, kiedy ja w ogóle się zastanawiam nad tym, czym jest tworzenie, to najprościej rzecz ujmując, tworzyć to znaczy robić coś, czego jeszcze wcześniej nie było. Albo przynajmniej nie wiem, że było, że jest. I w związku z tym to zawsze tworzenie polega na pójściu po raz pierwszy daną drogą. I teraz nie ma chyba lepszej rzeczywiście drogi uczenia się, jak przez doświadczenie chociażby własnej porażki albo własnego sukcesu. Ale wtedy to tylko się może zadziać, kiedy rzeczywiście robię coś na własny rachunek. Czyli tak naprawdę tutaj znowu odwołuję się do tej wolności, czyli że w jakiś sposób jestem dopuszczona do wolności. No bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby tworzyć, co jest właśnie ugruntowane w wolności, będąc prowadzonym za rękę. No taka opcja jakby tutaj w twórczości nie wchodzi. Czyli rzeczywiście, żeby ta edukacja przez tworzenie i doświadczenie była rzeczywiście efektywna, trzeba odpuścić jakby to swoje prowadzenie ucznia, które rzeczywiście, jeśli prowadzimy, no to tutaj nie ryzykujemy. Tutaj porażki raczej się nie przeżyje. Tak? Natomiast rzeczywiście to odpuszczenie i to otwarcie, o którym mówiła Ela, otwarcie na porażkę, no tutaj jest udrożnieniem tych wszystkich procesów, o których mówię. No ale co za tym, co to niesie? No właśnie niesie to ten niesamowity strach, lęk przed niewykonaniem zadania albo złym wykonaniem zadania. Albo właśnie utratą czasu znowu, o którym tutaj było, że będziemy musieli wrócić do punktu wyjścia. No i w warunkach szkolnych, przyznaję, będzie to bardzo trudne, bo goni nasz czas, bo jest podstawa programowa. No i to zadanie, żeby wpuścić tutaj tą wolność, rozszczelnić szkołę i tą twórczość, na pewno nie jest ułatwieniem. Na pewno nie jest dla nauczycieli ułatwieniem. No ale teraz może jesteśmy w stanie wypracować, tutaj nawet wspólnie podczas tej rozmowy, czy jest możliwość, i może nam Państwo też tutaj mogą pomóc, żebyśmy się jakoś tak zastanowili, czy jest możliwość na to, żeby w warunkach szkolnych, nawet w tych warunkach lekcyjnych, no właśnie dopuścić tą sytuację, wolności ucznia, ale też mojego odpuszczenia. Co takiego się wydarzy, żebym ja pozwoliła oprócz swojej twórczości na twórczość wszystkich tych, którzy w tym momencie partycypują ze mną w danej lekcji, w danym zadaniu. No, myślę, że tutaj metoda projektowa będzie rzeczywiście często takim dobrym rozwiązaniem. No ale to jest, potrzebuje czasu, namysłu, rozpisania. Często tutaj rzeczywiście przy tej gonitwie za realizacją programu, podstawy programowej może być trudno.
Ale myślę, że jest to gra warta świeczki. To znaczy to, co osiągają uczniowie, ale zresztą i my sami, nauczyciele, dzięki właśnie tej wolności i twórczości, jest potem w perspektywie długofalowej nieocenione. Dziękuję bardzo. Jest z nami Mirosław Skrzypczyk z powrotem. Bardzo się cieszymy. Jeszcze Ci, Mirku, nie oddam głosu, żebyś na spokojnie wszedł w dyskusję. Rozmawiamy o napięciu między twórczością, środowiskiem szkolnym i możliwością partycypacyjnego prowadzenia działań. Elu, jesteś odmutowana, więc rozumiem, że od Tak, razu. bo ja bym się bardzo chętnie już odniosła do tego, co Małgosia mówi, bo z jednej strony jest mi to bardzo bliskie, a z drugiej właśnie jak myślę o tym i będę tak ciągnąć w tę stronę, o której mówiłam, czyli czasu i relacji, to sobie myślę, że szkoła właśnie jest tym miejscem, które dokładnie ma te zasoby. Znaczy, porównując to do sposobu pracy, który ja mam, czyli na przykład, jeżeli to są warsztaty edukacyjne w muzeum, to ja mam grupę przez 2 godziny. I to jest jakby tyle czasu, ile ja z nimi mam, i rzeczywiście jakby pole budowania tutaj sprawczości, decyzyjności i właśnie tej przestrzeni na wolność jest naprawdę bardzo malutkie i bardzo często tak naprawdę ogranicza się do tego, znaczy ważna jest dla nas tutaj zasada dobrowolności, a z drugiej strony to są dzieciaki przyprowadzone przez szkołę, muszą być w miejscu, do którego zostały przyprowadzone. Ja im nie powiem, że mogą robić co chcą. I cała tutaj jakby dobrowolność i ich pole sprawczości to jest to, że ja im jakby dam to pole manewru, że nie pozwolę im robić wszystkiego, czego chcą, i jednak ja jestem gospodynią tego wydarzenia. Ale pozwolę im nie robić tego, co ja od nich chcę. Znaczy, że mogą jakby nie uczestniczyć. I to jest naprawdę malutki taki pikselik sprawczości, który ja im mogę dać na 2-godzinnych warsztatach. Znowuż pracując projektowo, tak jak Gosia mówi, ja realizuję w muzeum taki projekt młodzieżowego Teatru Forum, i to już jest działanie, w którym mamy dłuższy proces, ale nadal no, to jest taki intensywny bardzo i tak naprawdę jakby składający się, nie wiem, z 2 tygodni, tylko bardzo intensywnych, bardzo wtedy jesteśmy dużo, dużo razem i jest o wiele więcej miejsca na to, żeby się zintegrować, mieć przestrzeń na relacje, na działanie, ale z drugiej strony i tak jest to za mało czasu, żeby oddać pełną decyzyjność. No i ostatecznie też to jeszcze my instytucjonalnie jako muzeum, ja jako koordynatorka tego projektu odpowiadam za to, do jakiej formy ja ich zapraszam, że to jest Teatr Forum, to nie jest z inicjatywy młodych, tak, że słuchajcie, macie przestrzeń w muzeum, zróbcie co chcecie, tylko jednak ja już zapraszam do konkretnego projektu. Ja wybieram osoby, które to prowadzą. No i jest wolny nabór i można się zgłosić, tak? I potem w tych już ramach, które gdzieś tam wyznaczyliśmy projektem, oni zaczynają budować przestrzeń na to, żeby jakoś się wyrazić, jakoś no właśnie, decydować na przykład, o czym będzie ten spektakl, jak chcą się zachować, jaki chcą podjąć temat. I to taki trochę się cofnęłam, wiem, ale chcę powiedzieć o tym, że właśnie szkoła dla mnie jest tym miejscem, przez które nam jest osoby, które pracują jakoś z młodymi, przez które my możemy do nich docierać. Jakby szkoła ma cały czas kontakt z młodymi, ma cały czas szansę na to, żeby z nimi budować relacje, żeby ich pytać o zdanie, żeby właśnie sprawdzać, czego potrzebują. I też no, jest tak, myślę, z projektami młodzieżowymi, również z tą partycypacją taką obywatelską, nie wiem, miejską, że raczej nastolatkowie nie przyjdą sami na konsultacje społeczne. I jednak szkoła to jest to miejsce, w którym my ich możemy znaleźć i gdzie my możemy budować ten kontakt. I ja jakby tam widzę ten ogromny zasób, gdzie właśnie możemy też wejść z tymi twórczymi działaniami i z tym podejściem partycypacyjnym do miejsca, które ma po prostu cały czas kontakt z młodymi, i cały czas relacje.
I to jest na przykład coś, czego ja, brzydko mówiąc, zazdroszczę szkole, tak? Że są z nimi cały czas. Więc to z mojej perspektywy i myślę, że fajnie teraz, że mamy też nauczycieli, nauczycielki i możecie opowiedzieć od swojej strony. Joanna. Tak. Bardzo dziękuję, słuchajcie, dziewczyny, za to, że powiedziałyście o czymś, co jest bardzo ważne też dla uczniów. Bo mówię tutaj o czasie, o którym Ela mówiła, i myślę sobie w kategoriach tego, gdzie tutaj możemy działać i w jaki sposób to wygląda. Myślę o moich przedmiotach. Ja jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych i zdecydowanie państwo, którzy tutaj się z nami dzisiaj spotykają, jeżeli są tacy państwo, którzy mają przedmioty zawodowe, to wiecie, że te przedmioty zawodowe mają bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby prowadzić właśnie metodą projektową różne działania. Nie tylko i wyłącznie trzymać się sztywno, mocno programu nauczania. A więc ja jestem w tej fantastycznej sytuacji, gdzie mogę z moją młodzieżą przez 3-4 godziny lekcyjne, gdzie mam zbite właśnie te lekcje zawodowe, poprowadzić zajęcia właśnie w sposób bardzo otwarty, dając im wolność wyboru konkretnego tematu, konkretnego ćwiczenia, które chcą zrealizować. I ja muszę powiedzieć, że no, można było powiedzieć, trochę wygrałam tym, że jestem tutaj nauczycielem przedmiotów zawodowych. Natomiast cały czas zastanawiam się, w jaki sposób można by było właśnie tą partycypacyjność i kulturę połączyć właśnie na przedmiotach, gdzie mamy określone ściśle, że to musi trwać tylko i wyłącznie 45 minut. Myślę, że Mirek tutaj jako nauczyciel języka polskiego na pewno odpowie nam za chwilę na to pytanie. Aczkolwiek cały czas się zastanawiając właśnie na tym, czy można 45 minut zrobić jakiś projekt związany właśnie z tym, o czym dzisiaj mówimy. I uważam, że w każdym momencie jesteśmy w stanie w jakiś sposób, może cząstkowy, tak jak Ela mówi, tylko dosłownie 5-10 minut na tą właśnie, na to budowanie przestrzeni, wolności, tej otwartości, danie im szansy właśnie, to co Mirek mówił, danie im szansy na to, żeby mogli tą sprawczość podczas tych lekcji, no, być sprawczymi podczas tych lekcji. Także Mirek, myślę, oddaję Ci głos, bo ja jestem w tej super sytuacji, że mam możliwość faktycznie pracować w dłuższym czasie, w dłuższej perspektywie projektowo. Przepraszam Państwa, odebrano mi prąd i po prostu nagle wszystko przestało, zniknęło i nie działało. Ale jak wróciłem, to dziękuję Elu, bo to jest niezwykle ważne, że ktoś, kto nie pracuje w szkole, ale zajmuje się edukacją, zajmuje się kulturą, widzi rzeczy, do których ja też dochodziłem przez jakiś czas i są dla mnie niezwykle, niezwykle ważne. To znaczy, uważam, że szkoła naprawdę może bardzo wiele ze względu na to, że ma ogromny potencjał, ogromną ilość możliwości i długie trwania. To jest coś niezwykłego. To znaczy, długie trwanie też jest związane zarówno z tym, na przykład u mnie w liceum, 4-letnim przebywaniem uczniów, ale też z moim zmieniającym się doświadczeniem. To znaczy, ja pracując z uczniami przez 30 lat również na tym długim trwaniu zmieniałem swoje podejście. Ja uczę języka polskiego i tego mnie nikt nie nauczył, jak ważna jest sprawczość. Raczej uczono mnie, jak kontemplować, jak być uważnym, jak interpretować. Tego mnie nauczył uniwersytet, tego mnie nauczyli może także moi nauczyciele. Ale w pewnym momencie jakby zrozumiałem, że bardzo ważne jest, żeby to, o czym rozmawiamy, też było doświadczeniem moich uczniów.
Żeby to nie była tylko kontemplacja, tylko właśnie sprawczość. I ja rozumiem, takim bardzo ważnym dla mnie tekstem była książka profesora Ryszarda Nycza, polonisty, który pisał o tym, żeby postrzegać kulturę czasownikowo przede wszystkim. To jest coś oczywiste, ale jednak postrzegamy rzeczownikowo. I trochę jakby kontemplujemy, trochę podziwiamy albo uczymy naszych uczniów, jak podziwiać kulturę. Ale przecież kulturę tak naprawdę tworzymy, uprawiamy. I to jest ogromna możliwość. To zmieniło bardzo wiele w moim myśleniu. Ja bardzo solidnie z uczniami pracuję na lekcjach, będąc uważnym, interpretując. Ale też zrozumiałem, jak ważne jest, żebyśmy próbowali cały czas tworzyć i wychodzić z tej pozycji kontemplacji do zmiany, do doświadczenia, do poruszenia. I oczywiście to, o czym Asiu, ty mówiłaś, ale mówiła też Ela, no jest bardzo wiele możliwości. Od pojedynczych lekcji, tych 45-minutowych, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy rozumieli tą partycypację jako coś bardzo dużego. To mogą być małe, drobne rzeczy. Takie małe oddawanie, taka mała właśnie budowanie coraz bardziej sytuacji dialogu, rozmowy. Tak? Tej odpowiedzialności też za wspólne uczenie się, za zdobywanie wiedzy. To wydaje mi się też kluczowe dla mnie. Ja uzyskuję też pewnego rodzaju ulgę, kiedy sobie uświadamiam, że nie jestem sam, tylko w tym procesie jestem razem z moimi uczniami, że to staje się dla nich też ważne, że oni stają się jakoś tam za to też odpowiedzialni, za uczenie się, za działanie. A potem jest masę możliwości takich, z których ja korzystam. Jest budżet partycypacyjny w mojej szkole. Od 5 lat organizowaliśmy coś bardzo dużego, takie fora dla Szczekocin. To były fora, gdzie po prostu forum, gdzie dyskutowaliśmy o Szczekocinach. I to organizowała szkoła. Przy tych stolikach, które były na sali gimnastycznej, siadali zarówno uczniowie, jak i burmistrz, radni i dyskutowali o Szczekocinach, o tej miejscowości. To nieprawdopodobnie zmieniło myślenie moich uczniów, nas nauczycieli, ale także myślę mieszkańców Szczekocin. To są oczywiście projekty, o których mówiła Joanna. To są moje zajęcia pozalekcyjne. To są przeróżne akcje artystyczne. To są rzeczy, których rzeczywiście uczniowie mogą doświadczać. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, że to, czego oni doświadczają, a co nie sami, co zbadają, co jest ich działaniem, co jest ich twórczością, pozostaje głębiej, dłużej i po prostu zmienia, a nie to, co zostało przekazane jako gotowe. I to ja do tego sam dorastałem i też mogę powiedzieć o tym długim trwaniu mojego procesu zmieniania się i myślenia o tym, jak kiedyś myślałem, że rzeczywiście muszę wszystko sam. Także muszę to ponieść na własnych barkach, że tak wygląda praca nauczyciela czy nauczycielki, siłaczki, która po prostu dźwiga. Natomiast dzisiaj wiem, że to jest ta umiejętność dzielenia się, oddawania i robienia czegoś razem. Dzięki. Zaraz w ramach tego naszego partycypacyjnego i sprawczego ducha będziemy oddawać głos naszej publiczności, więc proszę już myśleć o pytaniach, które, czy kwestiach, które chcieliby Państwo podnieść. A ja pozwolę sobie jeszcze jedną perspektywę dorzucić do tego, bo mówiliście dużo o ramach, w jakich funkcjonujecie i możliwościach, jakie one dają. Ale teraz spójrzmy, chciałbym, żebyście opowiedzieli trochę, jak to widzicie z perspektywy uczniów i uczennic. Bo partycypacyjność wydaje mi się mega trudna, jakbym był w szkole i musiał, kurczę, brać udział w tylu rzeczach i być tak aktywnym. Powiedzcie, czy jak tą partycypacyjność takiego ducha sprawczego pobudzać, budzić, czy macie jakieś sztuczki, czy możecie się podzielić jakimiś sposobami, narzędziami, doświadczeniami na tym polu? Może Joanno?
Dziękuję bardzo. Tak, bo no nie ukrywam, że bardzo często rozmawiam z uczniami na temat tego, co rozumieją pod słowem właśnie pod hasłem partycypacja. Czy czują się sprawczy? I ostatnia moja rozmowa z moimi uczniami z klasy piątej z technikum była niezwykła, ponieważ w bardzo dużym stopniu to, co tutaj też Ela mówiła o czasie. Uczniowie mówią: proszę panią, ale my nie mamy czasu na działanie dodatkowe. My mamy tyle obowiązków, my mamy tak dużo różnych sprawdzianów, kartkówek i etc., że nie mamy nawet czasu, siły, energii na to, żeby właśnie, żeby móc w jakiś sposób działać dodatkowo pracować. I oni właśnie to jest w jakiś sposób, w sumie trochę odpowiedź na pytanie, jak ich zaangażować do tego. I oni sami podpowiedzieli, że fajnie by było, gdyby właśnie im stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby mogli działać nie tylko w kontekście jednostek lekcyjnych, nie tylko w kontekście tego, co robią podczas zajęć, ale w kontekście tego budowania swojej tożsamości szkolnej, czy też w kontekście lokalności, tego, co ich boli, tego, co ich martwi. I właśnie powiedzieli mi o tym, że fajnie by było, gdyby mieli po prostu jakąś taką odgórną trochę, bo to jednak jest w dużej mierze odgórna inicjatywa, gdzie mieliby przestrzeń właśnie na to, żeby móc działać, żeby to była jakaś forma właśnie być może zajęć bardziej rozwijających w kontekście lekcji wychowawczej, żeby nie nazywano to lekcją wychowawczą, tylko żeby to nazwano po prostu działaniem, żeby działać na tych lekcjach, bo nie ukrywajmy, na tych lekcjach wychowawczych z reguły wpisuje się usprawiedliwienia i rozwiązuje się jakieś małe problemy w klasach, ale właśnie nie ma tego, nie czują uczniowie moi tego, że mogą w jakiś sposób działać. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Słuchajcie, ta partycypacja to też jest coś, co oni w sumie może sobie nie zdają z tego sprawy, że robią, ale sami też działają. Sami pracują na przykład w samorządach, gdzie mają sprawczość na jakieś zorganizowanie jakiegoś eventu, wydarzenia czy działanie wspólne, które ma ulepszyć też, bo to też w sumie w dużej mierze ma jakiś cel, prawda? Ulepszyć jakieś działanie, jakąś przestrzeń. I wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie ta partycypacyjność, którą tutaj, o której cały czas, ta sprawczość, o której cały czas mówimy, właśnie odnosi się do tego dania im czasu, dania im przestrzeni, powinniśmy im dać te możliwości w trakcie lekcji, po lekcjach, no tak, żeby właśnie, żeby nie czuli się w jakiś sposób zarzucani dodatkowymi obowiązkami, tak jak sam mówiłeś, tak ci się właśnie to kojarzy. Janku, właśnie, że no znowu kolejne, prawda, działania, a tutaj to może być po prostu działanie właśnie wynikające gdzieś z ich potrzeb. Dziękuję, to tak wyrwałam się tylko dlatego, że rozmawiałam dosłownie przed 2 dniami o tym z moimi uczniami. Najświeższe wieści z pola tutaj rozmów. Elu? Ja się trochę zasłuchałam w to, co mówiła Asia też, a ja też jak zadawałeś pytanie, jak my to widzimy ze strony uczniów i uczennic, to tak przez chwilę pomyślałam, że może nas pytasz o nasze wspomnienia ze szkoły i się też rozmarzyłam na chwilkę. Tym bardziej, że akurat ja byłam w takiej szkole, która nam właśnie dawała du dużo przestrzeni
było to związane z działaniami teatralnymi, więc dalej je kontynuuję. I a propos, to się trochę łączy z tym, co ty, Asiu, mówiłaś, bo kiedy był festiwal teatralny, który trwał 2 tygodnie w szkole, to były skrócone lekcje. Lekcje trwały krócej, żeby właśnie wygospodarować ten czas na spektakle. I trochę tam było przymusu tak naprawdę, pomagało i tutaj to, ja będę trochę kluczyć, a trochę udzielać odpowiedzi. Mam nadzieję, że przyjmiecie taką formę, że pomagało też to, że w pewnym sensie uczniowie tutaj współtworzyli program festiwalu, ale było też to trochę instytucjonalne w takim sensie, że to była tradycja szkoły. I nikt z tą tradycją szkoły nie dyskutował. Zawsze pierwsze klasy były zobowiązane do tego, żeby zgłosić swój spektakl na festiwal. Potem w kolejnych klasach to już było dobrowolne, ale jakby tak głęboko było to w tradycji szkoły, że już potem w kolejnych klasach jakby sami to robiliśmy i sami to zgłaszaliśmy i chcieliśmy po prostu w tym uczestniczyć, ale to. No myślę, że to tutaj to właśnie to długie trwanie, o którym Mirek mówił, bo kiedy ja byłam w tej szkole, to był jakiś 17, 18 i 19 rok tego festiwalu, więc a teraz już może nie będę mówiła, który jest rok tego festiwalu. I to od drugiej strony teraz tego projektu, którym ja się opiekuję w muzeum, to też to się jakoś łączy z tym czasem cały czas, że my po prostu przez tydzień nie robimy nic innego. I to jest, z jednej strony ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest duży próg wejścia w taki projekt. No bo właśnie ktoś musi wziąć pod uwagę to, że przez tydzień go nie będzie w szkole. Z jednej strony jest to trochę przyciągające, no bo będzie usprawiedliwienie, czemu mnie w tej szkole nie było. Z drugiej strony, no myślę, że część osób może to powstrzymać. Jak jeszcze angażować, to myślę, że no to jest właśnie takie trochę uczciwie mówiąc, ja jeszcze nie byłam w takim projekcie ani w takiej sytuacji, w której jest powiedzmy ten taki najwyższy poziom partycypacji młodych, że to właściwie oni wychodzą z inicjatywą, mówią co chcą i my tylko dajemy przestrzeń na to, jakieś wsparcie, ewentualnie wskazówki, bo po prostu część rzeczy trzeba rozwiązać jakoś i jest podpis dorosłego potrzebny, tak? Że jednak ja cały czas jednak działam w takich obszarach, w których ta pierwsza inicjatywa, jakby zaproszenie płynie od dorosłych i tylko jakby to jest nasza intencja i nasze założenie, że my jak już zaprosimy i ci młodzi do nas przyjdą, to będziemy robić wszystko, żeby właśnie dawać im ten głos, dawać im tę przestrzeń i pozwolić decydować. Ale myślę sobie też, że mimo, że to nie jest ta najwyższa forma partycypacji, to że ona jest jakimś krokiem i że tak naprawdę właśnie jak jesteś tą młodą osobą i masz dużo obowiązków i też jesteś zmęczony, a przy okazji jeszcze masz życie pozaszkolne też, to że jednak to, że są jakieś struktury, które cię wspierają i po prostu cię namawiają do tego, żeby coś robić i jeszcze też ci mówią, że twój głos jest ważne i chcemy cię usłyszeć, a przy okazji zadbamy o to, żeby było bezpiecznie i że też nie pozwolimy ci, znaczy, że zadbamy o to, żeby też na przykład, bo jesteśmy w temacie też twórczości, jakoś sztuki, że to dzieło końcowe, efekt, mimo że nie jest najważniejszy w takim procesie partycypacyjnym może, ale że jednak dla uczestników jest on ważny i że będą dorośli, którzy o to zadbają, że tam też będzie jakaś jakość i że nie będzie ci wstyd stać na tej scenie, no. Tak mówiąc dosyć brutalnie. Więc jednak takie uczciwe rysowanie, gdzie jakby na jakim etapie partycypacji i ile sprawczości jest,
a jednocześnie uznanie, że te ramy, które my budujemy, są wspierające, to w tym widzę takie sposoby na angażowanie. O. Dzięki. Końcówka Twojej wypowiedzi skojarzyła mi się z Małgosią i tym, jak ona pracuje z młodzieżą, więc może płynnie uda się ten wątek pociągnąć. Dziękuję bardzo. No właśnie, bo też chciałam nawiązać do fragmentu Eli wypowiedzi, gdzie się pojawiło modelowanie. To jest taka zasada pedagogiki, że tak naprawdę modelujemy przez swoje zachowania, nie przez to, co mówimy. I tutaj Ela powiedziała, że jak kiedyś w przeszłości było tak, że ona brała udział w warsztatach teatralnych i one ją niosły i czuła, że to ma sens, i dzisiaj to dalej kontynuuje. I dokładnie tak jest też, myślę, z nami, że kiedy nasi uczniowie na nas patrzą, to ciężko wychować osobę twórczą, sprawczą, jeśli na przykład przed nim jest nauczyciel, który zawsze się trzyma swoich ram, swojego scenariusza. Mariusza powtarza go zawsze tak samo. Ja powiem szczerze, że po prostu moim sposobem na pracę. W tej chwili ja pracuję ze studentami głównie i są to przyszli nauczyciele właśnie. Więc tym bardziej mi zależy na tym, żeby jak najwięcej energii im oddawać, żeby się sama nie przeciążać, żeby oni czuli się, że jesteśmy po prostu wrzuceni przez system w jakąś sytuację, którą nazywamy wydarzeniem edukacyjnym, i teraz sami postarajmy się, że skoro wy musicie chodzić do szkoły czy na studia, a ja do pracy, spróbujmy zrobić to wydarzenie takie, żeby było maksymalnie dla nas wszystkich satysfakcjonujące. I teraz ja, jako dorosły człowiek, ten, który tutaj można powiedzieć moderuje, ale tak naprawdę ja czuję tylko odpowiedzialność za to, że ja im tworzę przestrzeń do tego, do takiego najlepszego, optymalnego doświadczania, właśnie tego samodzielnego poszukiwania. I ja wyznaczam tylko początek, czyli ramy, czyli jakby oceniamy, w czym jesteśmy i teraz i do czego mamy dojść. Natomiast to, co zadzieje się pomiędzy tymi dwoma punktami, jest całkowicie w wolności tych studentów, czy kiedyś moich licealistów. Co prawda, ja wiem, że to się dosyć łatwo mówi, kiedy na przykład pracuje się w takim, prowadzi się takie przedmioty, jakie ja, czyli właśnie te twórcze, artystyczne, to pewnie jest dużo łatwiej, bo potem też niesamowicie piękny wachlarz tej twórczości wychodzi. Ale mnie też zawsze bardzo zależało na tym, żeby wracać i jakby urealniać to, w czym jesteśmy, czyli pracując w liceum, bardzo dla mnie było ważne, żeby współpracować z innymi nauczycielami. Czyli, że jeśli miałam jakiś temat do przepracowania, to szukałam punktów stycznych z innymi nauczycielami, z fizykiem, matematykiem, jak to zrobić, żeby tak pokazać, że ta twórczość i ta sztuka łączy się dokładnie z tym. Bo potem ta twórczość i kreatywność jest bardzo potrzebna, no właśnie, do wymyślania technicznych rzeczy, jakichś tam łazików w kosmos i fizycznych praw. Jak wymyślać rozwiązania matematyczne nie według schematu. Czyli ja zawsze powtarzam, że jestem wielkim przeciwnikiem po prostu dawania instrukcji, schematów, tylko najpierw wypuścić ucznia na taką, jak to się mówi, szerokie wody, ale być w tym wszystkim cały czas obok, czyli żeby ta rama bezpieczeństwa była, że on w momencie, kiedy, nie wiem, straci trasę, tą swoją drogę, to ma do kogo się zwrócić, ma kogoś, kto jest do podtrzymania. I w liceum było to proste, bo gdzieś trzymaliśmy się, no właśnie, ram, podstawy programowe i tak dalej, gdzieś. Natomiast w sytuacji już studentów, kiedy tak naprawdę są to samodzielne prace, to ja jestem po to, żeby oni mogli do mnie przyjść i rozmawiać o problemie, który napotkali. Ale my rozmawiamy, ja znowu nie daję rozwiązania tego problemu, tylko ten problem jest dyskutowany jak równy z równym. Tylko że wiadomo, że to jest tak, że moja perspektywa będzie po prostu inna, być może bardziej dojrzalsza i to mu pomoże. Natomiast to nie jest też tak, że ja tutaj przychodzę z pozycji jakiegoś autorytetu, który mu narzuci rozwiązanie. Broń Boże, to jest bardziej po to, żeby udrożnić gdzieś, zadawać trudne pytania, żeby się pootwierały pewne szufladki. I ja
ten sposób realizuję tą sprawczość. Czyli ja naprawdę daję bardzo, bardzo dużo takiej wolności, która polega na samodzielnym myśleniu. I dla mnie to jest strasznie ważne. Czyli uczyć się, to znaczy myśleć. Ja zresztą właśnie też tutaj odnosząc się do tego, co Asia powiedziała, ja dokładnie wczoraj miałam zajęcia i rozmawialiśmy o tym, że człowiek się rodzi jako badacz. Że tak jak potencjał kreatywności mamy dany od początku, tylko jest ważne, czy go umiemy rozwijać, czy nie, czy go używamy i przeradza się to w twórczość. I to samo dotyczy postawy badawczej, że przecież to Korczak pięknie powiedział, że spójrzcie na to dziecko, kiedy ogląda swoje rączki, jeszcze nie chodzi, tylko leży i ogląda rączki. Czym on jest jak nie badaczem? I rzeczywiście to jest tak, że my z ciekawością możemy iść przez swoje życie. Nie, tylko ją trzeba mieć, tak? I gdzieś jej nie zniszczyć w sobie. I mnie zależy na tym, żeby właśnie tą ciekawość wzbudzać. Zadawać trudne, a nawet głupie pytania. Przyznawać się do tego, że ja na przykład mówię, wiecie co? Ja nigdy tego jeszcze nie robiłam, ale spróbujmy ten eksperyment. I robimy jakąś rzecz, która naprawdę jest i dla mnie pierwsza. I potem mówię, wiecie co? No wyszło. Na przykład super, albo na przykład wiecie co, moglibyśmy to poprawić tak, tak i tak. I to jest właśnie razem takie wzrastanie. Mogłabym długo, bardzo przepraszam, ale chyba wystarczy. Dzięki. Mirek zniknął, ale może zaraz wróci. Może więc wrócimy do wypowiedzi Mirka, jak się pojawi, natomiast być może już mają Państwo jakieś pytania, komentarze, refleksje do tego, co zostało powiedziane do tej pory. Zachęcam do zabierania głosu. Chyba się cisza. Mam nadzieję, że nie Państwo intensywnie myślicie nad pytaniami albo jeszcze namyślacie się nad tym, co zostało powiedziane. Teraz by się przydała jakaś taka sprytna technika wyciągania, narzędzie do... Możesz wrzucić osoby do pracy w grupach. Znaleźć. To znaczy, jak nie ma na forum, to trzeba podzielić na grupy. Znaczy to wszystko... To, tak, tu legionowo pozdrawia. Znaczy, słuchając tego wszystkiego, trudno się z tym wszystkim nie zgodzić. Ja od wielu lat staram się angażować dzieci w różne rzeczy i widzę pewną radość w ogóle w działania, kiedy mogą wyjść z ławek i pójść. No mam taki przedmiot, który trudny jest do partycypacji, bo mówię tutaj o historii. Ta historia cały czas jest pewną opowieścią i my historycy strasznie lubimy opowiadać i słuchać siebie. To jest chyba taka nasza cecha. Gdzieś tam staram się z tym wychodzić, natomiast mam takie obawy i też może poszukuję rady, jak sobie poradzić samym sobą, aby gdzieś tam swoją osobowością nie zdominować dzieciaków. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my zawsze, znaczy w sensie nie będę używał my zawsze, bo to jest w ogóle bardzo fatalne sformułowanie, ale gdzieś tam we mnie jako nauczycielu istnieje zawsze, że okej, ale ja bym to zrobił inaczej. I jak nie zgasić po prostu tych pomysłów uczniowskich i podążać za nimi, bo to jest też bardzo trudna rzecz i tutaj by się przydały nam jakieś wskazówki. To tyle z mojej strony. Dziękuję za ten głos. Kto chciałby powiedzieć? Elu? Tak? Ja mogę troszeczkę, znaczy bardzo mi jest blisko w ogóle do tego pytania, jak samą siebie powstrzymać i jednak dać dzieciakom robić. Mogę powiedzieć, że też w muzeum mamy taki kodeks edukatorki muzeum i jednym z pierwszych punktów jest to, że edukator właśnie najmniej mówi i ma pozwolić działać grupie.
Czy to nam wychodzi różnie, bo podejrzewam, że rzeczywiście jesteśmy tutaj w takim gronie osób, które też lubią mówić i lubią prowadzić, czy nie wiem, lekcje, warsztaty, spotkania. Ale myślę, że dobrą formą takiego samodyscyplinowania siebie jest też po prostu takie zaprojektowanie, nie wiem, warsztatów, lekcji, w których właśnie jest jak najwięcej działania, czyli my tylko jesteśmy po to, żeby dać instrukcje, przekazać materiały, powiedzieć jakby, co się dzisiaj będzie działo, i potem pomagamy bardziej w omówieniu, tak jak mówiła też Małgosia, trochę przez wsadzić w doświadczenie, a potem pomóc to zreflektować, potem pomóc wyciągnąć wnioski, może uzupełnić wiedzę i się zastanowić, co możemy nowego z tym, czego się dzisiaj nauczyliśmy, zrobić. Więc ja tutaj, jak też po prostu piszę, nie wiem, scenariusze warsztatów, to co mam z tyłu głowy, to, że wiem, że każdej osobie prowadzącej będzie trudno się powstrzymać przed tym, żeby właśnie nie zająć bardzo dużo przestrzeni, tym bardziej, że trudno się już kontrolować w trakcie, więc żeby zaproponować jak najwięcej takich działań, które no po prostu są już tak zaprojektowane, że to bardziej uczniowie, uczennice w grupach działają. A druga rzecz to jest to, czy potem nam się właśnie, jak my się mamy z efektami i z ich propozycjami, ale to jest druga rzecz. I w Teatrze Forum na przykład jest tak, że no trochę o to chodzi. To jest taki, w Teatrze Forum jest taki moment, w którym już publiczność może interweniować w spektaklu, który my tworzymy, też z młodymi. No i oni po prostu dają swoje propozycje na rozwiązanie sytuacji. I sami je sobie testują w takiej jakby próbnej sytuacji na scenie i mogą trochę sami zobaczyć, czy im to działa, czy im to nie działa. I trochę ta próba na scenie to jakoś weryfikuje. No ale oni wtedy proponują to, co są w stanie zaproponować, co uważają za ciekawe albo jak oni by się chcieli zachować. No i nie jest naszą rolą tutaj po prostu wtedy oceniać to, czy to było, czy to był dobry, czy niedobry pomysł, tylko po prostu dać wypróbować. Ale jesteśmy w bezpiecznej sytuacji też, no właśnie, czegoś wykreowanego, bo na Teatr Forum się mówi, że to jest taka próba do rzeczywistości, więc tam mamy też większą przestrzeń na to, żeby próbować. No to dobra, no to sprawdź. Nie oceniam, sprawdź, zobacz, jak ci to zadziała. I o. To jeszcze jedna rzecz mi taka przyszła do głowy, przepraszam bardzo, bo ta sytuacja sprzed chwili dosłownie, zanim zadałem to pytanie, gdzie nachodzi nam taka niezręczna cisza w grupie? Tak, prawda? Gdzieś tam wyznaczamy cele, robimy tą lekcję, chcemy ich zachęcić do działania i jest taka, no nie mają pomysłu, jak zacząć, co zrobić. Tutaj może jakieś podpowiedzi, bo ja mam takie sytuacje często. Im trudniejszy temat, im coś trudniejszego chwycimy, tym taka blokada i takie zbiesenie się tych dzieciaków jest temu mocno towarzyszące, o, tak bym powiedział. Jak sobie z tym poradzić? Bo to także widać, że wśród u osób dorosłych też pojawia się taki moment, że jak ktoś nie zacznie, to będzie przez chwilę taka bardzo niezręczna cisza. Dziękuję. Cześć Nie, wszystkim. Małgosiu. Ja chciałam odpowiedzieć tutaj, bo też chciałam pierwsza w ogóle zabrać głos i nie zgodzę się z kolegą, że nikt z nas nie chciał zabrać głosu, ale myślę, że jesteśmy po pracy, ktoś tam teraz jadł obiad, na przykład ja dopiero i po prostu zwyczajnie nie włączyłam kamery i mikrofonu. I bardzo mi się podobało to, co powiedziała Małgorzata, ponieważ też lubię działać, lubię doświadczać i wciągam to uczniów na wszelkich etapach i lubię w ogóle projekty realizować. I tak naprawdę to właśnie to badanie, to chyba też i doświadczanie, odkrywanie, to powinno być też istotą naszego dorosłego życia. I dzięki temu, że jesteśmy z dziećmi, że razem z nimi tworzymy, no to też cały czas jesteśmy młodzi i takie to jest wszystko ożywcze.
I moje dzieci, moja młodzież ze szkoły bardzo chętnie bierze udział w projektach i angażuje się. Już na początku roku zapytali się, czy w tym roku też bierzemy udział w projekcie, prawda? Czy tam jednym, czy dwóch. Także bardzo im się to podoba i mi też się podoba i na pewno tutaj te słowa o tym, że człowiek rodzi się jako badacz, to trafia do mnie bardzo. I wtedy wzrastamy właśnie i my sami, i nasza młodzież, dzieci, tych wszystkich, których uczymy. I ja myślę, że historia jest świetnym przedmiotem do tego, żeby właśnie zachęcić ich do dyskusji i zawsze odwołać się do współczesności. A mój przedmiot to jest język polski, to już w ogóle można tutaj wszystko robić. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten głos. Małgosiu? No właśnie tak się wyrywałam, bo wiecie co, nawet sobie tutaj napisałam takie cztery zasadnicze punkty i jakby tutaj pan Wacław może się ze mną zgodzi, ale może to będzie pomocne, bo wiecie co, ja jestem taką cwaniarą, że ja sobie napisałam taki, w ogóle taki przyświeca, też jestem gadułą i też często jestem osobą, która lubi jakby za wszystkich robić, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że jestem bardzo zmęczona. No i jesteśmy wszyscy zmęczeni. No i ja sobie pomyślałam, że przecież to jest takie proste, oddać połowę energii, połowę odpowiedzialności i mieć po prostu lżej. I rzeczywiście to działa. Słuchajcie, że jeśli ja z jednej strony jakiś ogólny zarys tej lekcji czy tych zajęć wymyślam, tak, bo wiem, że jakiś cel chcę jakby spełnić, ale tak naprawdę gro rzeczy dzieje się poza mną i okazuje się, że w trakcie, kiedy rzeczywiście odpuszczę tą i nie silę się, wiecie, i nie jestem tą siłaczką, to okazuje się, że to jeszcze lepiej idzie, bo tam są rozwiązania bardzo nowatorskie, poza tym ich. Rzeczywiście tu się przyznam, że to jest trudne, szczególnie jako artystka, na przykład pogodzić się czasem z jakością, tak? Bo to zależy od wieku, z jakimi pracujemy dzieciakami. Ale no i teraz wiecie, jak coś robimy i okazuje się, że te efekty są świetne dla nich, oni się cieszą i widać, jak wspaniale pracują i ten proces był rewelacyjny, a efekt na końcu, wiecie, żeby na przykład, nie wiem, zrobić z tego wystawę, jest taki sobie, no to trochę człowiek czuje takie, tak? Ale z drugiej strony ja wtedy od razu wracam do takiej myśli swojej wewnętrznej, którą sobie narzucam oprócz tej energetycznej, że przecież twoim celem jest cel edukacyjny, czyli to, że ty pracujesz dla nich teraz, a nie dla siebie. I od razu mi to jakby ustawia tą rangę tego, że to jest, skoro ich satysfakcja jest wielka, to właśnie to ciśnięcie na ten taki efekt, wiecie, wow, mi totalnie schodzi. Ale przyznam, że mam z tym problem. Mam z tym problem. No więc to jest pierwszy punkt, to jest drugi punkt. To też jakby nie ciśnięcie na ten efekt. No i jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, ja nie piszę scenariuszy generalnie. A co ja robię, w jaki sposób wyglądają moje przygotowania do zajęć i lekcji? To jest tak, że ja sobie piszę punkty zwrotne. To znaczy i do tego rzeczy, czyli środki, które mi są potrzebne, żeby tą lekcję zrealizować. Czyli są to takie punkty, jakby mapuję sobie tą lekcję. Co wyjmę, można powiedzieć, jakiego króliczka wyjmę. I teraz w sytuacji ciszy, o której mówił pan Wacław, to jest dokładnie tak, że dla mnie rzeźbiarki, kawałek deski z dziurą, czy coś, nagle coś wyjmuję i już jest ożywienie. Zaczyna się dotykanie, ale po co to pani przyniosła? Wczoraj studentom wysypałam jakieś ulotki, które zebrałam z instytucji w Lizbonie, w której byłam. No i pierwsze pytanie studenta było, ale po co to? No ja mówię, okej, nie wiesz? No to w takim razie pomyśl, po co? Nie? No i zaczęły się po prostu jak z rękawa wysypywać odpowiedzi, po co to było. Jak złapałam te, które były bardziej prawidłowe, jakby te odpowiedzi stały się kanwą jakby całych zajęć. Nie? Czyli że dla mnie przedmiot, czyli trzeci punkt, to jest, że przynoszę jakieś przedmioty i przewiduję punkty zwrotne, w trakcie swojej lekcji czy zajęć.
No i na zakończenie, czyli punkt czwarty, ja się jakby uaktywniam już jako taki mądry dorosły przy podsumowaniu. Czyli w momencie, kiedy razem podsumowujemy, to ja na przykład koryguję albo wyjmuję te rzeczy, znaczy koryguję, to nawet może jest złe słowo, ale jakby wyjmuję i punktuję te rzeczy, które są po prostu istotne i miały być clou tej lekcji. Te, które były na przykład błędne, to je nawet nie skupiam się na nich, natomiast przy podsumowaniu staje się to dla mnie jakby tak, jakby tutaj jest moja rola największa. Natomiast ta cała lekcja to właśnie się wydarza w taki sposób, jaki Państwu opowiedziałam. Dziękuję bardzo. To jeszcze ja mogę dorzucić swoje 3 grosze. Dzięki, naprawdę jest. Ja też jestem bardzo bliska w ogóle tym waszym koncepcjom, dziewczyny. Mówiliście, Gosia mówiła o tej osobowości prowadzącego. I tutaj pan Wacław też pytał o tą osobowość, jak to nie zrobić, jak właśnie, jak zdziałać, żeby tej osobowości zbytnio nie, nie żeby ta osobowość nie zdominowała, prawda? Tutaj tego aktu tworzenia naszego. Wspólnego i no jest to faktycznie bardzo trudne. Ja też przyznaję, że moja osobowość to dokładnie taka sama, jak tutaj dziewczyny mówią. Dużo gadam, dużo gadam. Czasami potrafię się nawet zamotać w tym, co gdzieś próbuję przekazać. Natomiast ja myślę o osobowości też bardziej w kontekście tego, jak my siebie prezentujemy. Jeżeli przychodzimy na zajęcia, tak jak zresztą Gosia wcześniej mówiła, jak przychodzimy na zajęcia, jesteśmy tacy strasznie zmarnowani. Generalnie jakby no, widać, że nie chce nam się nawet prowadzić tych zajęć, bo przecież jesteśmy ludźmi. Czasami mamy ten taki słabszy dzień i przychodzimy. Jesteśmy zmarnowani, to od razu jakby ten proces tego tworzenia jest no, zupełnie inny, zupełnie też inaczej ci uczniowie nas odbierają. Więc no, musimy się w jakiś sposób starać, żeby ta osobowość była jednak porywająca dla młodzieży, żebyśmy byli porywający. Ale też mówiliście o tym impulsie, znaczy ja sobie napisałam impuls, Gosia mówiła tutaj o rekwizycie, a dla mnie jest na przykład, dla mnie to inspiracja, impuls do działania też właśnie w jaki sposób, co zrobić w tym momencie tej ciszy, co zrobić w momencie, gdy oni gdzieś nie mają właśnie pomysłów, czy też pytają po co nam to jest potrzebne. I przypominam sobie lekcję, którą kiedyś dostałam po prostu w obligu do zrealizowania jako nauczyciel wychowawca. Mam nadzieję, że przepraszam Was bardzo, bo tutaj mam nadzieję, że ten mojego psa gdzieś słychać w tle. Jest okej. Więc dostałam w obligu takie zadanie, żeby zrealizować na lekcji wychowawczej temat AIDS HIV. I wyobraźcie sobie, no oczywiście dostałam cały scenariusz, w jaki sposób to zrobić. No i ja postanowiłam, powiedziałam, nie, odrzucam całkowicie scenariusz, odrzucam całkowicie wszystkie te materiały, które dostałam i puściłam im, słuchajcie, piosenkę Eddiego Mercurego Queen. Z Queenu. I zapytałam, słuchajcie, z czym się wam kojarzy ta piosenka, z czym wam się kojarzy ten artysta, czy znacie tego artystę? I jakby wyszłam bardzo taki prosty, w prosty sposób do tematu, który był w sumie trochę nudny. No, dostałam scenariusz, nudne jakieś opowiadanie o tym, w jaki sposób się zabezpieczać i tak dalej. A my wyszliśmy tak naprawdę właśnie z tej piosenki Queen. Więc tutaj taki dla mnie taki impuls, niezwykły impuls do działania, do właśnie ten rekwizyt, jakaś inspiracja, coś zupełnie przekształcenie zupełnie tej lekcji właśnie na taki sposób, żeby on był ciekawy dla młodzieży, żeby oni sami właśnie wyszli z tego impulsu i żeby oni właśnie sami próbowali coś zdziałać. Żeby byli sprawczy właśnie w tych działaniach. Dzięki, idę uspokoić psa.
Ja się trochę włączę, jeśli można, bo znowu boję się, że mnie wyłączą. Więc rozmawialiśmy, ja był taki moment, w którym rozmawialiśmy o jak wyzwolić ucznia chęć zaangażowania. I Małgosia mówiła o tym, co dla mnie jest niezwykle ważne, to znaczy o doświadczeniu i świadczeniu nauczyciela. To znaczy my także jakby warto, żebyśmy pokazywali nasze doświadczenia i żebyśmy świadczyli sobą o pewnych rzeczach. Tak? To znaczy rzeczywiście, jeśli uczniowie widzą tego nauczyciela, który nie tylko gada, ale też właśnie działa, coś robi i widzą zmiany, to bardziej uwierzą w to, że warto i że ich działania też mogą przynieść jakieś efekty. U mnie to jest dość proste, dlatego że to jest moi uczniowie wiedzą, że mnie wyłączono prąd, bo im wyłączono prąd, więc żyjemy w bardzo dużej bliskości i możemy obserwować się przez lata. I ja pamiętam, kiedy mówiłem mojej koleżance nauczycielce, kiedyś, wiesz, Wiesiu, nauczycielce polonistce, mieszkańcy Szczekocin dzielą się na trzy kategorie, wtedy uważałem to za świetny żart, na tych, których uczyłaś, uczysz albo będziesz uczyła. To tak jest mniej więcej w moim przypadku. Więc rzeczywiście moi uczniowie mogą obserwować działania przez lata, które ja podejmowałem, a one jakieś mają przełożenie na różne rzeczy. I to jest ważne, tak, żeby uczniowie zobaczyli w nauczycielu świadka pewnych działań, a nie tylko tego, który o tym opowiada. Następna rzecz to jest też, żeby uczniowie mieli takie poczucie, że mogą coś zrobić małego i że to widać, że to się wydarzyło. Oni są dość niecierpliwi, to znaczy potrzebują, tak jak powiedziałaś Małgosiu, nawet jeśli ta wystawa nie jest najlepsza, to jednak, żeby próbować ją jakoś pokazać, coś z nią zrobić, tak? Bo to jest, myślę, też ważne. U mnie też jest, w tej bliskości jest też taka łatwość, ponieważ ja z reguły robię projekty czy działania wspólne dla uczniów z różnych klas. Więc trochę starsi koledzy świadczą wobec młodszych, że warto. Tak? Oni pokazują, że to jest interesujące, ważne, że to coś zmieniło w ich życiu. Też absolwenci, dlatego że też z moich projektów wyrastają, wyrośli z moich projektów, z naszych projektów, z ich projektów, wyrośli po prostu ludzie, którzy się zawodowo zajmują pewnymi rzeczami. Więc to też jakby mogą przyjść do szkoły, mogą opowiedzieć o tym, jak pewne rzeczy zmieniły ich życie, wpłynęły i stały się początkiem wielkiej przygody właśnie badawczej, intelektualnej, życiowej po prostu. I następna rzecz to jest, no ja bardzo często też, żeby się nie znudzili mną tylko i żeby mój głos nie był za częsty, staram się zapraszać ludzi z zewnątrz, to znaczy właśnie różnego rodzaju artystów, aktywistów, żeby oni pokazywali i robili coś razem z moimi uczniami, tak, żeby to była wielogłosowość. Niezwykle wydaje mi się to ważne. Jestem bardzo chętny do otwierania szkoły i zapraszania osób z zewnątrz. I lubię się wyprawiać, to znaczy lubię podglądać, jak robią to inni. To znaczy taka wyprawa, gdzie idziemy gdzieś i jesteśmy na takiej wyprawie studyjnej, na takim wyjeździe studyjnym, przyglądamy się, jak w różnych miejscach ludzie działają, są aktywni, zmieniają rzeczywistość, to uczniowie wracają zainspirowani. I z takim, jak pojechaliśmy do Krasnogródy, do Węgaj i wrócili z tej wyprawy, byli pełni pomysłów, jak zmieniać rzeczywistość. Jedne rzeczy udały się, inne się nie udały, ale ta inspiracja była rzeczywiście nieprawdopodobna. I myślę sobie, że bardzo ważne jest to poczucie bezpieczeństwa, że uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo do eksperymentowania, do poszukiwania, do właśnie partycypacji. Wiedzą, że ja gdzieś tam jestem zawsze, tak? I że w razie czego trochę ochronię też i pomogę, jakby zabezpieczę im tą przestrzeń, o której tutaj mówiliśmy, że trzeba wytworzyć przestrzeń. To Joasia chyba o tej przestrzeni mówiła. Jeszcze jest jeden problem. Co wtedy, kiedy uczeń mówi nie? Kiedy mówi to, o tym mówiłeś ty, Janku, nie. To jest, ja to lubię, to znaczy moi uczniowie wiedzą, że mogą powiedzieć mi takie zdanie, wolałbym nie. To jest z kopisty Bartlebiego, Melvilla, kiedy kopista w pewnym momencie odmawia udziału, ale nie odmawia to w sposób twardy, w sposób takiego buntu twardego, tylko miękko mówi,
wolałbym nie. Każdy człowiek ma prawo do tego wolałbym nie. Jest zawsze, warto się wtedy zastanowić, dlaczego mówi wolałbym nie i dlaczego podejmuje, znaczy nie podejmuje gotowości do partycypacji, a ja mam 4 lata tak naprawdę na rozmowę o tym. I czasami się po prostu udaje coś zmienić, czasami nie, ale też ja po prostu wiem, to też doświadczenie wieloletnie pomogło mi zrozumieć, że tak szybko nie, czasami rzeczy nie wyrastają. Pamiętam taką sytuację, w której miałem takiego ucznia, który zawsze mówił mi nie. Nie mówił wolałbym nie, tylko mówił mi wyraźnie nie. I naprawdę myślałem, że się nic nie wydarzyło. Ale kiedy przyszła jego siostra po kilku latach do szkoły, kiedy o czymś rozmawialiśmy, ona mówi, Marcin mówił tak samo. Na początku wydawało mi się, że to jest przypadek, ale kiedy za 5., 6. razem Marcin mówi tak samo jak pan, zrozumiałem, jak ważne było nasze spotkanie, jak ważny był ten dialog. I czasami przyzwolałbym nie, też jest coś ważnego wyrażone, prawda? Jakiś rodzaj, nie, może nie partycypacji, ale coś ważnego. Także zostawiłbym to, wolałbym nie, jako bardzo ważne zabezpieczenie też dla uczniów. Dzięki. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapytać lub podzielić się refleksją? Te wolałbym nie, to jest taka piękna klamra o tej wolności. Tylko wolny człowiek może sobie na to pozwolić. Także super nam się to domknęło. Ja mam takie pytanie, bo miałam okazję, nie wiem, czy mnie słychać? Tak, tak, słychać. Pierwszy raz w życiu miałam okazję pracować z licealistami, nie prowadziłam plastykę i miałam nadzieję, że jak przedstawię jakikolwiek temat, to ich wyobraźnia będzie tak ogromna, że nie będą potrzebować żadnych przykładów. Jednak rzeczywistość była inna i okazało się, że uczniowie potrzebowali jakiegoś konkretnego przykładu do działania, którego ja proponowałam. I kończyło się to tym, że spora grupa osób po prostu kopiowała moje przykłady. Więc jak przestawałam to pokazywać i zmieniałam temat do pokazania, co oczekuję, a ich temat do pracy był zupełnie inny, to spora grupa uczniów po prostu no, nie chciała wykonywać działań i mówiła nie. I moje pytanie brzmi, jak wzbudzić w nich, nie wiem, kreatywność, wyobraźnię, no po prostu nie umiem tego. I od razu tu pytam po to, bo wiem, że będziemy robić projekt społeczny i wiem, że to ma być ich pomysł, ich działanie, a to jest klasa, która właśnie widzę, że oczekuje przykładów konkretnych, instrukcji. W szkole, w której pracuję, to widzę, że uczniowie są po prostu teraz nauczeni konkretnych instrukcji. Wiem, że to jest związane z przedmiotami, które też mają, że matematyka wymaga jakiegoś porządku i też oni tego oczekują ode mnie. Nie potrafią tak działać samodzielnie. Może ja spróbuję odpowiedzieć. To oczywiście spotykamy się z tym nieustannie, tym o czym mówisz. I też chyba powiedziane było też wcześniej, są różne etapy. Jeśli nawet ktoś coś próbuje odtworzyć, tak, włącza się jakoś, jest to dla niego ważne, to jest coś dobrego. A potem warto uczyć, czy warto dawać szansę na tworzenie jednak. To znaczy na tak, coś takiego jak radość tworzenia i na to, co nazywane jest zemstą ręki śmiertelne. Więc po prostu na działalność twórczą, że ona przynosi niesamowite możliwości i takie płucze spełnienia, ale to może być proces. To u mnie to zawsze jest długi proces. Tak jak to rzeczywiście czasami się zaczyna od tego, że bardziej odtwarzają, że też naśladują, że potrzebują wsparcia, to także są tego po prostu nienauczeni. Że to trochę im zrobiliśmy, tak? To znaczy nauczyliśmy im ich wykonywania pewnych instrukcji.
Ale to i też jest szansa. Znaczy, jeśli wykonują instrukcję, to znaczy, że są gotowi do jakiegoś współpracy, do jakiegoś działania. Tak? Nie odmawiają, próbują. Gdzieś tam może się pojawi ta możliwość twórczego działania, oryginalnego. To nie jest proste. U mnie to się, ponieważ zawsze oprócz tych działań my dużo czytamy. To znaczy dużo czytamy różnego rodzaju tekstów, tekstów literackich i nie tylko. I tam się te rzeczy pojawiają i to bardzo nam pozwala przemyśleć. To znaczy moje gadanie takie po prostu bądźcie twórczy i radość tworzenia i zemsta ręki śmiertelnej pewnie by nie zadziałała, ale kiedy poczytamy różne teksty i porozmawiamy o różnych rzeczach, to pewnie otwiera. Tak? No i też posłucham, czasami się pojawiają osoby z zewnątrz, które właśnie mówią o tym, czym, co im dała twórczość, to, co im dało działanie twórcze. To ja tylko jedną taką, jedną pomoc, może to będzie dla mnie to zawsze było skuteczne, a przynoszę kamień na lekcję, kładę ją na kartkę i odrysowuję każdemu uczniowi, tylko kamień przewracam, za każdym razem ten kamień ma inny kształt. Odchodzę i rzucam jakiś tam temat. No i oni mają za zadanie kontynuować ten rysunek. I po prostu nie ma opcji, żeby wtedy wyobraźnia się nie uaktywniła. I będzie cały wachlarz rysunków w bardzo różnym stylu. I to jest taki jeden z myków. A drugi myk jest taki, że jak było bardzo źle, no to no w szkole podstawowej mamy jeszcze no niestety te oceny. I u mnie nie było innej oceny jak albo jedynka, albo piątka. To znaczy, cokolwiek zrobisz, jest piątka i w tym momencie to też jakby ten, jakby ta, jeśli ta skala ocen nie była ważna, to też no właśnie ocenianie tutaj robi dużą szkodę. Że im się wydaje, że oni muszą dosięgnąć w swoich pracach artystycznych tego, co znamy z muzeów. Więc u mnie jest odwrotny w ogóle proces, to znaczy nigdy właśnie nie przynoszę reprodukcji, tylko my najpierw pracujemy, potem szybciutko patrzę na pracę i kojarzę, które, jakby co mogę pokazać, co jest podobne z klasyki, wtedy szybko w internecie wrzucam i pokazuję, zobaczcie, a ten i ten tak jakby od niechcenia zrobił tak i tak, o zobacz, Zosia, to prawie jak twoja, to tego. I okazuje się, że następuje pełna demokracja tego, co powstało w klasie i gdzieś tam powiecie Miro czy coś, no nie ciężko znaleźć proste rysunki tak dziecięce, czyli nie musimy robić w taki sposób, jak to nas niestety kiedyś katowano, tak? Przynosi pani Stańczyka Matejki i mówi, a teraz to wyrysujcie, nie? No i człowiekowi ręce opadały do ziemi. Także no, są pewne myki, które po prostu udrażniają, ale nie będę za długo, także jak coś to proszę pisać, pomogę. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo tutaj pani Justyna mówiła o plastyce w klasach pierwszych w liceum, tak? Dobrze, dobrze zrozumiałam. To tutaj proszę pamiętać o tym, że no, uczniowie są już w takim wieku, gdzie raczej te rysunki i obrazki, które powstają, które chciałaby pani pewnie, żeby powstały, one mogą nie powstać właśnie z przyczyny tego procesu dojrzewania, tak? Oni tutaj nie będą odrzucali ten proces rysowania, malowania na rzecz bardziej właśnie takich technik na przykład performatywnych, czy też technik typowo wyłączających ich potrzebę umiejętności rysowania, malowania, więc na przykład fotografia może być dobrym pomysłem na takie zajęcia, czy też grafika, może być może właśnie tworzenie jakichś filmów. Może coś właśnie w tym stylu. Trzeba pamiętać o tym, że to jest młodzież, która przeżywa ten proces tego kryzysu twórczego i tutaj to też na to należy zwrócić uwagę. Być może też to jest właśnie przyczyna tego
tej niechęci do tworzenia i jakby pracowania właśnie nad wyobraźnią twórczą. Elu, jeszcze tak. Tak, ja postaram się krótko, bo widzę, jaki jest czas. Ja bym tutaj dodała, a może trochę też podbiła dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest też po prostu poczucie bezpieczeństwa, bo właśnie wchodzi nam ocena, wchodzi nam też, nie wiem, relacje w grupie rówieśniczej, plus to, że no właśnie już nie będę malował w tym wieku. Różne rzeczy wchodzą. No i też u Asi był pies, u mnie teraz będzie kot. Na tle, będę mówić szybko. I oczywiście tutaj nie chodzi mi, i to czasami też nie jest nasze pole sprawczości, że ja powiem ze mną, możecie tutaj będzie bezpieczna przestrzeń, ze mną jest okej, bo nie, bo oni też są w grupie, bo mają jakby swoje wcześniejsze doświadczenia i jakby to jest właśnie dłuższy proces, żeby zbudować jakby takie poczucie, że tutaj można eksperymentować. Tym razem Ale Była. zamroziło. O, O, Elu, tak, jesteś. wróciłam. A na czym Tak, mnie jestem. zamroziło? Na tym, na Na ekspert, procesie. bo Na mówiłaś słowo procesie. eksperymentować, że można A, ze mną no to można eksperymentować. eksperymentować i to myślę, że co pomaga, to właśnie takie sposoby, o których powiedziała Małgosia, w których jest pewien element też losowości, że albo właśnie takiego trochę zadania, które odciąga uwagę od tego, że ja teraz będę tworzyć coś plastycznie, a przecież nie mam talentu, że w ogóle jakby wyrzucamy to słowo ze słownika naszego na rzecz eksperymentowania i że po prostu mamy dużo takich tych elementów, które trochę są zabawą, trochę z losowaniem, trochę właśnie tu odrysuję takie kształt kamienia, potem go obrócę i tak, albo no nie wiem, każdy gniecie kartkę i otwiera tę kartkę i ma zupełnie inny wzór i musi coś jakby pracować z tym wzorem, który mu wyszedł. Jakby taki element losowości, który ściąga z nas w pewnym sensie odpowiedzialność, no bo pracuję z tym, co mi się wylosowało, więc jakby jest mi od razu trochę łatwiej, trochę, a przy okazji jest jakieś wyzwanie, z którym ja i to nie jest wyzwanie mojego braku umiejętności, tylko jest inne wyzwanie i możemy przekierować uwagę. Więc to. Dziękuję. Dodam taki efekt przypadku. Tak, no. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Dotarliśmy do końca, więc rekapitulację zrobimy taką ekspresową. Ja mam ekspresowy wniosek, że wyszło nam, że na sprawczość pomaga przypadek. I właśnie o coś takiego bym prosił i Was, i Państwa tu zgromadzonych o trzy słowa, z którymi chcielibyście zostajecie albo chcielibyście, żeby pozostali zostali. Zapraszam tutaj do mówienia i do pisania na czacie jakieś pojedyncze słowa, hasła, z którymi zostajecie. Nie wskazuję, komu pierwszemu przyjdzie do głowy na zakończenie. Pani Justyna, czas, inspiracja, siła, radość tworzenia od pana Jarosława. Gdzieś jeszcze dołożę sprawczość. Myślę, że wytrwałość w dążeniu do celu. Wytrwałość. Inspiracji może być za dużo, jak się okazuje. Elu, Asiu, Małgosiu, Mirku, wasze słowa? Moje to doświadczenie, dialog i może ten przypadek rzeczywiście, który się pojawi. Doświadczenie, dialog, przypadek.
Ja bym powiedziała, żeby tak sobie z wyrozumiałością wyznaczać jakby swoje pole sprawczości, bo i że właśnie jakby dużo tego pola zajmuje przypadek, mi to przynosi ulgę, jakby taka czasami myśl, że tak naprawdę mam małą sprawczość w tym, jakby co ja myślę, a co dopiero co inne osoby myślą, a już jak się zachowują, więc po prostu znaleźć ten obszar, w którym rzeczywiście mam wpływ, z nim pracować, a przy okazji korzystać z przypadku. Twórczo, twórczo korzystać z tego przypadku. Ja bym tutaj do tego przypadku dorzuciła to, co też Mirek powiedział, czyli ten proces, bo to bardzo ważne jest moim zdaniem ten proces, ten czas, który ten proces no, pochłania, ale z drugiej strony no, wymaga. Proces, sprawczość wymaga czasu i to wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne. No i oczywiście ja dalej jestem przy tym, żeby być otwartym na wszystko, co jest nam dane od uczniów. Działajmy otwarcie, moim zdaniem. To jest taki na koniec. No to ja jest takie jedno słowo, które łączy przypadek i otwartość, to jest serendypność. To jest taka sytuacja, kiedy człowiek jest otwarty na to, co życie mu przynosi, chwyta to i używa do tego, co jest mu w tej chwili potrzebne. I ja chyba bym rekomendowała to słowo, natomiast powtórzę się z początku, bo dla mnie to jest fundament wszystkiego, wolność. Po prostu nikt nikogo nie nauczył na siłę, nikt nikogo do partycypacji na siłę nie zaciągnie. Wolność, wolność, wolność. Tutaj w czacie też widzę. Jeszcze przychodzi słowo jedno, którym się chciałem podzielić, przygoda. Że to jest jednak wielka przygoda dla nas, pewnie nauczycieli, może być też przygoda dla uczniów. Także to jeszcze słowo, które z sobą zabieram, niosę. Szkoda i mamy tutaj przestrzeń, wolność, sprawczość, oddanie pracy w ręce ucznia. Wolność, staranność jest pytanie najważniejsze, pisze pani Jadwiga. Flow, cząstka nas w nich, szczerość, autentyczność i akceptacja. I na tym kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za udział. Dziękuję Elu, Asiu, Mirku, Małgosiu za tę moc inspiracji. Dziękuję Państwu za zabieranie głosu i aktywność. Z naszymi panelistkami, panelistą będziecie się spotykać, jeśli jesteście w Szkole Twórczych Praktyk, na mentoringach i warsztatach stacjonarnych. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.